Adam Noske, jestem z Torunia. No ja już ból, taki intensywny ból, gdzie ja nie mogłem już ani dobrze chodzić, to już tam nie było, był problem z tym. Głównie był problem usiąść, wstać. To był największy problem. No i jak się ze spaniem, to czy przekręcić się na bok, prawo, lewo, to było... Nie życzę nikomu takiego bólu. I to już przesadziłem troszeczkę, bo z tym bólem to już tak praktycznie chodziłem od roku czasu, tak, z takim dość intensywnym. Zgłosiłem się do ortopedy tam w Toruniu, który robił mi to pierwsze biodro. No bo zrobił mi to dobrze, to chciałem, żeby mi zrobił to drugie. Termin miał być 1,5 roku, najkrótszy termin czekania, ale po sprawdzeniu tych zdjęcia i tak dalej, no to ja już ledwo chodziłem. Ale mówi, że może mi tutaj dać namiary do Łodzi. U niego byłem w lipcu, tak po 10 jakoś, 10, 12. I no i tutaj po wizycie zaraz szłem do góry na oddział ustalić termin na 18 sierpnia na zabieg. Widać różnicę i to widzę różnicę pomiędzy tym prawym biodrem a lewym, że no ja to całkiem inaczej przechodzę i że tutaj no jestem już po rehabilitacji teraz też już dwutygodniowej, ale no to chyba jest podejście moje trochę tak do tego i to chyba głowa, bo ja po teraz no ile 6 tygodni praktycznie chodzę przy kuli jednej, bo mam tu dwie, no bo w podróż no mówię wezmę dwie, żeby to... Także nie, jestem zadowolony, żadnego bólu, żadnego tam... Nic się nie dzieje takiego, co by tam coś niepokoiło mnie i bynajmniej lekarza, bo teraz to sprawdziliśmy, także jest wszystko ok. Myślę że tutaj fachowiec to chyba jest to, bo korzystałem z tego. Jak się tak skupiłem na tej muzyce, to tak, to połowę rzeczy to nie słyszałem, bo ja miałem doświadczenie z tym prawym, także to tak jak w kuźni, tak mi się wydawało, jak z tym pierwszym było warsztat samochodowy, jakieś tak jak młotki, pukanie, to mnie to przerażało wtedy, to teraz pomogła, tak, bo ja się wyłączyłem i muzyka jeszcze tu była, tu już słyszałem, już koniec, już będzie tego, już, no to była muzyka taka poważna chyba. Lubię posłuchać. No akurat mi to pasowało akurat to. I jak się na tym tak skupiłem, to wyłączyłem się. Tak od połowy zabiegu to się wyłączyłem już tak praktycznie, bo tak jak doszło do mnie, że już tam jak tak usłyszałem już, że a już kończymy, zamykamy, no mówię, no to już koniec. Tak. Znaczy się szybciej mi ten czas tak minął. Ja każdemu polecam.